Dzień dobry. Dziś będzie odcinek o kolejnym dziwnym wynalazku, a mianowicie rewolwerze wiązkowym, zwanym również pieprzniczką. Pierwsza uwaga jest taka, że termin pieprzniczka jest znacznie szerszy niż rewolwer wiązkowy. Według najszerszej definicji pieprzniczka to broń wielolufowa, która przypomina przedmiot kuchenny. Zatem może ona wyglądać bardzo różnie, gdyż w tej kategorii występuje zarówno broń krótka, jak i długa, odmienne są też mechanizmy odpalające, a lufy mogą być stałe lub obrotowe. W przypadku rewolweru wiązkowego sprawa jest bardziej klarowna, bo to broń krótka z wieloma lufami, które zwykle obracały się, a mechanizm odpalający dotyczył jednej lufy. Przy czym należy wiedzieć, że broń widoczna na zdjęciu jest zaawansowaną pieprzniczką. Mamy tutaj spust double action, który obraca lufami oraz schowane kominki, więc pełen wypas. Zanim przejdę do omówienia tematu, chciałbym podziękować za wsparcie kanału użytkownikowi Tomasz Kej. To bardzo motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. Jeżeli doceniacie moją pracę, możecie wesprzeć mnie na Patronite, link jest w opisie tego filmu. Wróćmy do rewolweru wiązkowego. Nie byłem w stanie znaleźć jednoznacznej informacji, kiedy powstał pierwszy egzemplarz, ale można powiedzieć, że odmiany z zamkiem skałkowym zaczęły być produkowane w XVIII wieku. Miały umiarkowaną popularność, głównie w Anglii, tuż przed końcem stulecia. Przykładem jest broń wyprodukowana przez Henry'ego Knocka w okolicy 1790 roku. Jak widać, nie ma przyrządów celowniczych, a lufy są dość krótkie. Co więcej, aby oddać kolejne strzały, należało je ręcznie obrócić. Wszystko to sprawiało, że celność i szybkostrzelność była słaba. Dosyć duża ilość części powodowała trudności z wykonaniem, wpływało to też na dużą cenę. Zamek skałkowy oznaczał podatność na zamoknięcie oraz ciężko było o to, by broń utrzymać przez dłuższy czas w gotowości do strzału. W praktyce zatem taka broń to zlepek wad. Natomiast w mojej ocenie dżentelmen w tamtych czasach, który posiadał takie ustrojstwo, mógł nieźle zaszpanować w swoim snobistycznym gronie. Sytuacja zmieniła się znacząco w XIX wieku. Mam tu na myśli wynalezienie zapłonu kapiszonowego, jak również znaczący postęp w dziedzinie produkcji przemysłowej. W okolicy lat 20. wspomnianego wieku powstały pierwsze kapiszonowe rewolwery wiązkowe. W Anglii była to konstrukcja pana Edwinga Badinga, w USA braci Darling, w Europie kontynentalnej Belga pana Guillaume Mariette. Ta pierwsza odmiana miała dziwaczny system spustowy. Naciskając język spustowy, naciągało się sprężynę pijnika, a do strzału trzeba było przesunąć język w lewo na bok. Obracanie luf robiło się ręcznie. Bracia Darling zrobili swoją broń bardziej klasycznie z dzisiejszego punktu widzenia. Przy odwodzeniu kurka obracały się lufy, a naciskając na spust zwalniało się kurek. Nieco dziwnie wyglądała pieprzniczka pana Mariette, gdyż spust był pierścieniowy. System double action, lufy wykręcane w celu naładowania. Znacząca część pieprzniczek Mariette była bardzo bogato zdobiona, nie dla biedaków. Najbardziej popularna wersja miała 6 luf. Występowały też odmiany z kilkunastoma lufami, rekordzista miał ich 24. Dosyć zaawansowana konstrukcja rewolweru wiązkowego była zrobiona w Stanach przez Ethana Allena. Naciskając spust, napinało się kurek i obracało lufami. Jak na tamte czasy, była to dosyć nowoczesna automatyka. Co więcej, broń ta była powtarzalnie wykonywana, produkowana w sposób ustandaryzowany. Produkcja odbywała się też na licencji przez różne firmy. W czasie, kiedy pieprzniczka Allena była popularna, znano już kolty Pattersony, a potem zaczęły się pojawiać bardzo udane kolty Navy. Dlaczego rewolwer wiązkowy Allena odniósł sukces w połowie XIX wieku, skoro znano już nowocześniejsze konstrukcje? Po pierwsze, ponieważ pieprzniczki były już znane przez klientów. Miały one trochę czasu na rozpowszechnienie się i rozwój, a warto wiedzieć, że w trakcie produkcji wprowadzano ulepszenia. Po drugie, konstrukcja była prostsza niż rewolwer z bębnem, bo nie miała mechanizmu indeksacji, czyli precyzyjnego zgrywania osi kobur bębna z lufą. Wpływało to korzystnie na niezawodność i ograniczenie kosztów. W znaczącej ilości przypadków
lufy były gładkie. Po trzecie, w przypadku nieprawidłowego lub łańcuchowego zapłonu ładunków prochowych, kule po prostu opuszczały lufę. Nie było zagrożenia rozerwania broni, jak w przypadku klasycznej konstrukcji. Klasycznej mam tu oczywiście na myśli nasz dzisiejszy punkt widzenia na rewolwer. Po czwarte, pieprzniczka była stosowana w dosyć wąskiej niszy, do której dobrze się nadawała. Chodzi o strzelanie na bardzo krótki dystans. W znaczącej części modeli nie było nawet przyrządów celowniczych, gdyż nie były potrzebne. W porównaniu do Coltów, dzięki spustowi Double Action, można było szybciej oddawać kolejne strzały. Po piąte, pieprzniczka była mniejsza i bardziej zwarta, co miało duże znaczenie przy skrytym noszeniu. Na pograniczu rewolweru wiązkowego i broni wielolufowej z nieruchomymi lufami była konstrukcja wykonana przez firmę Robbins & Lawrence. Broń miała gwintowane nieruchome lufy. Obracał się bijnik, który odpalał kolejne kapiszony. Warto dodać, że kominki były wewnątrz zespołu luf. Do ładowania łamało się broń. Czasem występowały przyrządy celownicze. Widać zatem, że konstrukcja była elegancka, dopracowana i w części przypadków celniejsza niż pieprzniczki konkurencji. W obszarze broni do obrony osobistej rewolwery wiązkowe znalazły swoje miejsce. Na Dzikim Zachodzie miały swoje zagorzałe grono miłośników, raczej wśród cywilów. Chociaż są relacje, że były również używane w trakcie wojny secesyjnej czy w potyczkach z Indianami. Należy jednak wiedzieć, że krótkie lufy i kaliber rzędu 32 lub 36 setnych cala sprawiał, że zdolność obalająca była niezbyt duża. Tym niemniej wielu poszukiwaczy złota czy osadników korzystało z powodzeniem z tej broni. Pamiętajmy, że w tamtym czasie nie znano antybiotyków i dlatego ludzie bardzo bali się nawet drobnego zranienia. Rewolwer wiązkowy ewoluował z bardzo ekskluzywnej, bogato zdobionej zabawki do przedmiotu prostego, użytkowego. Dla wielu osób była to tańsza alternatywa dla na przykład Coltów Navy. Niestety dla rewolweru wiązkowego wad było sporo. Wspomniałem o niezbyt dużej mocy obalającej. O ile przy użyciu miejskim nie było to tak istotne, to do zastosowania gdzieś na pustkowiu mogło być kluczowe. Chodzi o to, że szczególnie zimą ludzie byli ubrani bardzo grubo, co stanowiło sporą przeszkodę dla lekkich i dosyć miękkich ołowianych kul. Ale niedogodności było więcej. Przede wszystkim celowanie było bardzo utrudnione, gdyż przez wiele luf rewolwer był ciężki z przodu i strasznie leciał w dół. Nie pomagał brak przyrządów celowniczych. Ponieważ lufy były krótkie, to celowanie wzdłuż nich niewiele dawało. Czyli celność tego ustrojstwa była raczej słaba. Do obrony osobistej ludzie zaczęli preferować przykładowo znacznie lżejsze Colty Pockety, a do normalnego użytku Colty Navy albo Remingtony Navy oraz ich odmiany w większym kalibrze zwane Army. Rozpowszechnienie się amunicji scalonej raczej przyspieszyło spadek popularności pieprzniczek do obrony osobistej, a tym bardziej do celu wojskowego. W latach 60. XIX wieku produkowany był Remington Zigzag Derringer. Ten mały sześciostrzałowy rewolwer strzelał małokalibrową amunicją bocznego zapłonu. W tym okresie stworzono również takie dziwactwo jak rozkładany rewolwer, którego nazwa to Apache albo Apache. Zrobiłem na jego temat odcinek, bo stoi za nim ciekawa historia. Poza małymi kieszonkowymi rewolwerami zaczęły królować większe konstrukcje, jak na przykład legendarny Colt Peacemaker. Można powiedzieć, że w drugiej połowie XIX wieku rewolwer wiązkowy przegrał z klasycznym, ale ciekawym faktem jest to, że ludzie kombinowali i wprowadzili tak zwany rewolwer przejściowy. Był to w praktyce dziwaczny rewolwer klasyczny z kurkiem na górze szkieletu i bez systemu indeksacji. Występowało zatem ryzyko uszkodzenia broni podczas wystrzału, gdy oś bębna nie była zgrana z osią lufy. W mojej ocenie ta konstrukcja łączyła wady pieprzniczek i nowszych rewolwerów, co sprawiło, że w porównaniu do Coltów czy Remingtonów był na straconej pozycji. W XX wieku powstały wariacje krótkich pieprzniczek, takie jak Heckler & Koch P11 na elektrycznie odpalane strzałki. Broń była przeznaczona do strzelania pod wodą. Pod koniec XX wieku Rosjanie produkowali wielostrzałowe pistolety rodziny Osa strzelające różną amunicją.
Jednak, jak widać, te wymienione konstrukcje odbiegają mocno od początkowych założeń. Z tego powodu sądzę, że czas rewolweru wiązkowego przeminął całkowicie w końcu XIX wieku. Dziś, aby stać się właścicielem działającego rewolweru wiązkowego, jesteśmy skazani raczej na dosyć drogie oryginały z epoki. Jednakże pewną ciekawostką jest produkowany współcześnie przez Pietę model o nazwie 1851 Navy Young Pepper Box. Jest to dziwactwo na bazie Colta Navy. Nie ma lufy, ale jest ogromny bęben z przedłużonymi komorami. Układ spustowy pojedynczego działania. Nie znalazłem źródeł mówiących, że takie cudo istniało w XIX wieku. Konstrukcja sprawia średnie wrażenie. Przykładowo, od przodu są piny ustalające lufę od klasycznej wersji Colta. Osobiście nie jestem fanem tej pieprzniczki od Piety. Sądzę, że producent, chcąc do maksimum ograniczyć koszty, przerobił tylko to, co musiał. Wolałbym replikę rewolweru wiązkowego w normalnym rozumieniu tego słowa, a nie jakąś przeróbkę. Jednakże przypuszczam, że ten model Piety ma pewne grono odbiorców, ludzi, którzy używają czarnoprochowców do obrony osobistej lub obrony domu. Szanowni widzowie, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że przekazałem Wam jakieś ciekawe informacje. Jeżeli chcecie więcej materiałów, dajcie mi znać w komentarzach. Będę wdzięczny za wsparcie na Patronite. Link jest w opisie. Pieniądze w ten sposób pozyskane przeznaczę na amunicję, aby nakrywać odcinki o współczesnej broni palnej lub replikach czarnoprochowych. Zapraszam do oglądania pozostałych moich materiałów. Pozdrawiam i do zobaczenia.